Coraz większe siły hiszpańskiego wojska i policji próbują odeprzeć szturm migrantów na Ceutę. Tłum napiera drogą lądową, ale i morską. Aby dostać się tu z Maroka, potrzeba niecałe pół godziny. Przyjechaliśmy do Ceuty w poniedziałek wieczorem. Doszło do starć z wojskiem. Marokańczycy zajęli kilka szkół, jedną podpalili. Mieszkańcy Ceuty ze strachu nie wychodzą z domów. Czujemy się zagrożeni, nie jesteśmy chronieni. Władze pozostawiają nas z niczym, a migranci przyjeżdżają do nas kiedy tylko chcą. Na tym nagraniu widać, jak marokańska straż graniczna wprost zachęca migrantów do opuszczenia kraju. Nasi żołnierze i policjanci proszą nas, żebyśmy weszli do Hiszpanii i już tam zostali. Takie zachowanie marokańskich służb ma być odpowiedzią na przyjęcie do hiszpańskiego szpitala Ibrahima Galiego, szefa frontu Polisario, walczącego o niepodległość Sahary Zachodniej, która należy do Maroka. Panuje tutaj wielki chaos, imigranci jak lawina zalali Ceutę. To, co się dzieje, ma wszystkie cechy inwazji. Deportowaliśmy do Maroka prawie 5 tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy od poniedziałku wtargnęli do Ceuty. Szacuje się, że od poniedziałku do Ceuty wdarło się prawie 10 tysięcy migrantów.